Dobry wieczór Państwu, 21 niedziela, zaczynamy naszą medytację. Dzisiaj piękna, świetna Ewangelia, jedna z moich ulubionych. Jezus chodzący po wodzie, po jeziorze pełnym burz i Piotr, który wychodzi i naśladuje Jezusa, robi to samo co jego mistrz. Dzisiaj o tym będzie medytacja. Zapraszam do wstępu, a później krótkie wprowadzenie i o 21.30 ruszamy z medytowaniem Pisma Świętego online. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to Twój pierwszy raz, teraz będziesz mógł usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21.30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w Twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi Twoją modlitwę. Możesz Mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytacje prowadzą jezuici. Drodzy Państwo, tak jak wspominałem, jedna z piękniejszych Ewangelii. I teraz, kto używa swojego Pisma Świętego, to można otworzyć Mateusz 14, 22, 33. To jest Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 14, werset od 22 do 33. Kto nie ma swojego Pisma Świętego, przeczytam teraz ten fragment Pisma Świętego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to jest zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaś przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie doszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
Drodzy Państwo, w ramach wprowadzenia do tego fragmentu Pisma Świętego, którym będziemy medytować, chciałbym zaznaczyć tylko dwie bardzo krótkie rzeczy. Otóż to, co słyszy Jezus, jakby postawa Piotra, która znajduje się w tym wszystkim, albo może zacznijmy od czegoś innego. Wspominałem już Wam kilka razy o tym, że w mentalności Żydów zamknięte zbiorniki wodne to były miejsca, których się Żydzi bali. Dlaczego się oni bali? Dlatego, że oni wierzyli w to, byli przekonani o tym, że w zamkniętych zbiornikach wodnych na dnie to jest siedlisko demonów. I oni dlatego nigdy nie rozwijali wielkiej floty, dlatego rybołówstwo to było zajęcie niskich warstw społecznych, dlatego że oni byli przekonani, że demony żyją w zamkniętych zbiornikach wodnych, których się oni bali. Oni nie chcieli podchodzić do tej wody. Podobna sytuacja jest w innym fragmencie Ewangelii, kiedy Jezus mówi do świń, żeby, albo raczej Jezus wypędza z opętanego ducha i te duchy proszą, poślij nas w świnie. I on się zgadza, Jezus, i świnie pędem do wody i potonęły. Jakby wróciły do swoich. Tak, to jest przedstawienie tej wiary mentalności żydowskiej, że na tym zbiorniku wodnym są demony. Dla mnie mój zbiornik wodny, czy Jezus chodzący po wodzie, to jest Jezus chodzący po przestrzeni demonów. Moich demonów. Tego, czego ja się obawiam. Jezus chodzący po moich lękach. Jezus, który się chodzi po tym, co mnie przeraża, chodzi po tym, nad czym nie mam kontroli i wydaje mi się, że to coś mi zagraża, chodzę po tym, czego ja się boję. I Piotr, który widzi Jezusa chodzącego po wodzie, chodzącego po lękach, który jest nad demonami, których się nie boi, które nie mają nad nim władzy, nie mają na niego wpływu, które nie kontrolują jego życia, to jest Jezus chodzący po wodzie, mówi, ja też tak chcę. Jeśli to ty, to podejdź, to zawołaj mnie. Ja chcę pójść za twoim głosem. To znaczy, Piotr nie tylko się zachwyca tym Jezusem, że o, jak wspaniale, Panie Jezu, że ty tak potrafisz, ale ja chcę być jak ty. I dzisiaj w Ewangelii chciałbym, żebyśmy przez te dwa punkty przeszli. Pierwszy to jest demony moje wewnętrzne, które mnie zniewalają, coś, czego się boję, coś, co mnie przekracza, coś, co mnie może zmusza do czegoś, moje demony osobiste. I Jezus, który chodzi po tym i one nie mają wpływu. I teraz ja, który mówię, Panie, ja też chcę pójść. I nie tylko chcę, ale wychodzę. To znaczy dla mnie chodzić po wodzie. To znaczy dla mnie wejść na tą przestrzeń, której się boję, tych moich lęków i po niej chodzić. Dlaczego? Bo idę z Jezusem. Żeby nie być tylko obserwatorem, żeby nie być tylko zachwyconym Jezusem, a żeby być takim osobą, która jak Jezus powie, to ja idę, bo Jezus do tego uczniów powoływał. Nie po to, żeby go słuchali, ale ten, który słucha moich słów i wypełnia, jest jak człowiek, który zbudował dom na skalę. Nie tylko słucha, ale i wypełnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie poszli w tą stronę jakby wyjścia z łodzi. I ja zaczynam chodzić po tych lękach, po tym, czego się boję. Drodzy Państwo, tyle jeśli chodzi o to krótkie wprowadzenie. Przy każdym z filmików mamy linki. Większość osób z nas to kojarzy, ale zawsze jest z nami ktoś, kto jest pierwszy raz. Są tu gdzieś linki na Facebooku, na YouTubie także. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z wersji tylko audio, to jest tam, gdzie jest tylko dźwięk i nie ma żadnych innych rzeczy, mniej internetu to zjada, to zapraszam na stronie medytacja.online, jest wersja audio tylko. Wszyscy, którzy są na Facebooku, zapraszam, żebyśmy przeszli na YouTube. Najlepiej to zrobić w opisie filmiku, jest link do strony, tam klikamy, wchodzimy na YouTube, dlatego że okazuje się, że Facebook jest zawodny, przeszkadzają nam różne rzeczy w czasie medytowania, a na YouTube jest spokój, nie ma lajków latających. I zapraszam teraz, żeby kto może, niech udostępni ten filmik. Może ktoś akurat się znajdzie w waszych znajomych, który przeżywa jakieś lęki, strapienia i potrzebuje teraz Jezusa, który mówi, wyjdź i chodź ze mną. Możecie się w ten sposób zatroszczyć o waszych znajomych. Może ktoś kliknie,
może ktoś nie kliknie. A zanim zaczniemy medytować, mamy 4 minuty, ja przeczytam jeszcze raz ten fragment Pisma Świętego i to jest czas, żeby teraz usiąść spokojnie, wyłączyć wszystko, co mi przeszkadza, odpowiednie miejsce i odpowiednia atmosfera w pokoju, czyli nikt mi nie przeszkadza, można światło przygasić, jest bardzo ważne do medytowania. Bardzo pomaga, więc zapraszam teraz do odnajdywania takiego miejsca, wyłączania wszystkiego, co trzeba i słuchamy fragmentu Pisma Świętego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi, to ja jestem, nie bój się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą modlitwę. Dziękuję Ci za to, że jesteś teraz ze mną. Dziękuję Ci, że dajesz mi czas na spotkania z Tobą. Proszę Cię teraz, daj mi swojego ducha. Daj mi swojego ducha, aby poprowadził tę modlitwę. Niech on przyjdzie. Niech mnie wypełni. Niech ten duch prowadzi moje myśli, moje emocje, moje wspomnienia. Przychodź, Duchu Święty. Zapraszaj Ducha Świętego teraz do Twojej modlitwy.
proszę Cię, Panie, aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Ty tak poprowadź tę modlitwę, aby ona prowadziła na Twoją chwałę, nie na moją, ale na Twoją. W czasie tego spotkania z Tobą, dzisiaj, proszę Cię, Panie, abym w moim życiu chodził po wodach trudności, lęków, abym potrafił za Tobą chodzić po wodzie. Proszę Cię, Panie, naucz mnie chodzić po wodzie. Mając zamknięte oczy, możesz wyobrazić sobie, że jesteś na jeziorze w Łodzi. W drewnianej łodzi razem z innymi osobami. Jest noc. Jest ciemno. Nad Tobą widać gwiazdy, a księżyc odbija się w tafli jeziora. Słychać plusk wody o burtę łodzi. Jest wilgotne, chłodne powietrze. Już dawno zasnęli, a Ty siedzisz oparty o burtę łodzi i myślisz.
jakie problemy, jakie sytuacje przychodzą ci teraz do głowy. Jesteś na jeziorze sytuacji, które przekraczają twoje możliwości. Jesteś na jeziorze lęków twojego życia. Co jest w tobie, kiedy znajdujesz się na tym jeziorze? W swoich myślach zwróć się teraz do Jezusa. Opowiedz Mu o tym, co Cię przeraża, co jest Twoim demonem. Opowiedz Mu o tym, co Cię ogranicza, z czym sobie nie dajesz rady. Usłysz głos, który rodzi się w twojej głowie, w twoim wnętrzu. Ze mną możesz chodzić po wodzie. Ze mną możesz chodzić po twoich lękach i nic ci się nie stanie.
wyjdź z łodzi. Wyjdź. Ze mną nic ci się nie stanie. A co jeśli to nieprawda? Jeśli to nieprawda, to co słyszę? Co jeśli inni mnie zobaczą? Co jeśli to się nie uda? Wyjdź. Wyjdź, mój synu. Niczego się nie bój. Ze mną nic ci nie grozi. Postaraj się przełożyć nogi przez burtę i pójść za głosem Jezusa, który mówi w twoim wnętrzu. Poczuj, jak twoje nogi robią się mokre. Poczuj zimną, mokrą wodę. Stań. Stoisz na wodzie. Puść się burty. Idź do przodu. Idź do przodu po wodzie. Chodzisz po niej. Idąc za głosem Jezusa, chodzisz po wodzie. Możesz biegać po niej. Ciesz się tym.
Nagle w twoim wnętrzu pojawiają się wątpliwości. Pewnie coś i tak się popsuje. Na pewno i tak się to nie uda. Tracisz wiarę. Niepokój. Pojawia się wiatr, fale. Zaczynasz tonąć. Zapadasz się pod wodę, zimną. Twoje mokre ubranie ściąga cię na dno. Krzycz do Jezusa: Jezu, ratuj mnie. Czuj, jak Jezus łapie twoją dłoń, jak ją ściska i wyciąga. Patrz na twarz Jezusa, który mówi do ciebie. Dlaczego tracisz wiarę? Dlaczego wątpisz w mój głos? Dlaczego wątpisz w mój głos? Nie widzisz mnie, ale ja cały czas jestem. Dlaczego wątpisz w mój głos?
patrz na tego realnego Jezusa, który stoi koło ciebie. Który wcześniej do ciebie mówił, a teraz stoi. Ja się o ciebie troszczę. Nie martw się. Nie bój się chodzić po wodzie. Nie bój się. Ze mną nic ci nie grozi. Ze mną możesz chodzić po wodzie. Możesz robić rzeczy niemożliwe. Ale ufaj moim obietnicom. Co znaczy w twoim życiu chodzić po wodzie? Do czego trudnego, wyjątkowego zaprasza cię Jezus dzisiaj?
Dziękuj Jezusowi, że będziesz chodzić po wodzie. Że to, do czego Cię On zaprasza, to się zrealizuje. Dlatego, że to Jego obietnica, nie Twoja. Dziękuj Mu za to, że w Twoim życiu będziesz chodzić po wodzie. Jezu, dzięki Ci, że to nie są tylko pobożne życzenia, ale że tak naprawdę będzie, że to prawda, że będę chodził po wodzie. Dziękuję Ci, że to jest prawda. Obyj i porozmawiaj przez chwilę z tym Jezusem, który sprawi cud w Twoim życiu. Porozmawiaj z Nim o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę mą całą. Cokolwiek mam i posiadam, Ty mi to wszystko dałeś. Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, jak po każdej naszej wspólnej medytacji, zapraszam teraz na chwilę refleksji, to znaczy zapisujemy te rzeczy, ważne, żeby zapisać, nie tylko pomyśleć o tym, ale zapisać, te rzeczy, które mnie jakoś poruszyły, dotknęły, coś, co może im Pan Jezus wprost powiedział. I teraz sobie dajmy chwilę na tym, żeby pomyśleć, co było ważnego dla mnie w czasie tej medytacji. I za chwilę widzimy się z powrotem, mam ważne ogłoszenie. Do zobaczenia.
Witam wszystkich jeszcze raz. Niestety nie będzie mnie widać, bo kamera właśnie padła. Całe szczęście, że teraz, nie wcześniej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tą naszą medytację wspólną. Refleksje po tej medytacji, jak zawsze na naszej grupie medytacja.online pod postem z dzisiejszą datą. Tam jest taki post z dzisiejszą datą, z grafiką mówiącą o naszej medytacji. Jak dostać się na grupę? Otóż w opisie filmiku facebookowego, youtube'owego jest informacja o naszej grupie, tam klikamy. Jak ktoś będzie chciał się zgłosić, to zaraz zaakceptujemy te zgłoszenia. No i pod tym postem możemy dzielić się naszymi refleksjami o tym, co nas dotknęło i warto to pisać. Wszyscy na tym korzystamy, bo też się rodzi taka interakcja, że jak ja czytam coś kogoś, to jedno, że to moją wiarę buduje, ale to sprawia, że ja mam jakieś takie większe zaufanie do osoby, która się przede mną otwiera. Ja przed tą osobą chcę się otwierać i to taką naszą wspólnotę tutaj sobie tworzymy internetowo, a od września już w realu, 22-24 września jest nasze spotkanie medytacji online. Kto jeszcze nie słyszał o tym, to będzie takie spotkanie weekend pod Warszawą w Ożarowie Mazowieckim. Spotkamy się, coś tam zjemy, trochę się pomodlimy. Będzie też czas na to, żeby po prostu pogadać ze sobą, pobyć, wymienić się swoim doświadczeniem i zapraszam, żeby było jak najwięcej nas na takim spotkaniu. Na zawsze takie spotkania są takie fajne, rodzą się potem takie przyjaźni, znajomości, można kogoś spotkać, wymienić się adresem, telefonem, później się ludzie odwiedzają. Bardzo zapraszam. 60 miejsc już wykorzystanych mamy do dyspozycji 70, chyba że jakoś się szybko uzbiera duża grupa, no to być może będzie 100, ale na razie mamy 70, więc trzeba się szybko zapisywać, jeśli komuś zależy na takim spotkaniu, żeby z nami wszystkimi się spotkać. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję naszej ekipie rozeznającej tą medytację, ekipie, która ogarnia to technicznie, facebookowo, youtubeowo, ekipie, która się modli w czasie medytacji. Bardzo dziękuję tym osobom i bardzo dziękuję tym osobom, które dbają o to, żeby inni też dostali tę medytację, czyli udostępniają, przesyłają, rozmawiają. Dzięki za dzisiejszą modlitwę wspólną. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i niech Wam Pan Bóg błogosławi. Z Bogiem.